Na tyle, ile lat znam Szymona, znam go już 16 lat. To jest to osoba honorowa i po prostu bierze wszystko na swoje barki i dlatego podjął taką decyzję, że rezygnuje z funkcji prezesa. Myślę, że wiele osób akurat w środowisku podnoszenia ciężarów to ucieszy, co dla mnie uważam jest błędne, ponieważ Szymek bardzo dobrze zarządzał związkiem i uważam, że był odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. Co wy sądzicie? Człowiek wizjoner, no przede wszystkim mający na uwadze rozwój dyscypliny, jaką jest podnoszenie ciężarów. Niewątpliwie trudną dyscypliną, niezbyt popularną wśród młodzieży, więc ciężko zdobyć jest ludzi, którzy by garnęli się do tego sportu. Może teraz dzięki jakby wzroście zainteresowania crossfitem, może troszeczkę tych ludzi trafi do tej dyscypliny więcej. Natomiast no, Szymon miał ściśle określony plan, jak naprawiać ciężary, żeby spopularyzować tą dyscyplinę, żeby stała się bardziej atrakcyjna, co za tym idzie, żeby przywołać więcej ludzi do trenowania, a z tego na rybku by się pewnie rodzili kolejni mistrzowie. Co do decyzji, no, należy tylko przyklasnąć takiego zachowania, bo wziął wszystko na swoje barki, a wiemy, jak wyglądała sytuacja, że nie obronił tej swojej decyzji, która no, dotyczyła właśnie Tomasza Zielińskiego, który nie miał pojechać do Rio. Teraz by się trzeba było zastanowić nad tym, dlaczego zarząd podjął taką, a nie inną decyzję. Dlaczego uchylili decyzję Szymona, podejmując taką, a nie inną? No bo dziwnym jest to, że człowiek, który nie jest w centralnym szkoleniu, nie jest pod jakąkolwiek kontrolą działań centralnych, no jest później w kadrze olimpijskiej. No, w żadnej innej dyscyplinie chyba takich rzeczy nie ma.